Szanowni Państwo, nie sądziłem, że kiedykolwiek to powiem, ale witam Was bardzo serdecznie w ostatnim odcinku z The Pride of Tyre na tym kanale. Dokładnie tak, dzisiaj potężna dawka nostalgii, moi drodzy, zrobimy sobie pożegnanie z wersją 2D, ponieważ za 21 godzin od momentu, kiedy to nagrywam, serwery 2D zostaną wyłączone i będziemy musieli grać już tylko i wyłącznie na 3D. Znaczy zostaną wyłączone na 26 godzin, bo potem już będziemy mogli z powrotem wrócić na 2D. I właściwie to ja jedną ze swoich postaci zostawiam na 2D, więc praktycznie to się nic nie zmieni. No i właściwie to 2D to i tak się pojawi jeszcze na moim kanale, no bo na pewno zrobimy sobie jakiś przegląd, co się ciekawego dzieje na serwerach w wersji 2D. Więc tak reasumując całą moją wypowiedź, to wszystko co powiedziałem dotychczas nie ma sensu, ponieważ to nie jest żadne pożegnanie, ale jest tak napisane w tytule. Zapraszam. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku z Taerna, w ostatnim odcinku z wersji 2D przynajmniej na jakiś czas, zrobimy sobie takie małe kurczebele nostalgiczne, taką nostalgiczną wyprawę po tych takich starych krainkach. O, jak widzicie, zaczynamy sobie u Woberga, u którego ubiorę się. Słuchajcie, kupię sobie u niego ekłu, tylko najpierw muszę coś wyrzucić z tego ekwipunku, bo mam za dużo rzeczy, więc ja sobie jeszcze przebiegnę szybko do depozytu, ale nikt nie widzi, bo zepsuje klimat. Chciałbym sobie powspominać najlepsze momenty z tą grą. No i w ogóle to nie taki odcinek strasznie wspominkowy. Prawdopodobnie macie już dość tych wspominek, no bo każdy youtuber teraz to nagrywa, no ale no wypada, kurczę bele wypada. Sam sobie z chęcią do tego filmu, który teraz kręcę, wrócę za jakieś 3-4 lata prawdopodobnie. Więc cóż, jesteśmy u Woberga, kupmy sobie taki kurde ekwipunek, który jest totalnie najładniejszym ekwipunkiem na niskie poziomy, które już prawdopodobnie ostatni raz kupuję. Więc koszula mocy. Koszula mocy brzmi bardzo fajnie. Kupmy sobie jakieś portki. Niech to będą krótkie spodnie myszy i zdrowia. Takie ładne różowe. Do tego jakieś papucie. Ubierzmy się jak szef. Dzisiaj chcę wyglądać jak szef. Elfie kapcie. Ile lat przechodziłem w elfich kapciach na różnych moich postaciach. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodoba. Jest to coś nietypowego. O, jaka ładna czapa. Słuchajcie, zrobimy sobie dzisiaj totalne podsumowanie wszystkiego, co ja w tej grze osiągnąłem, a właściwie nie osiągnąłem. Zrobimy sobie questy, które wspominam najfajniej chyba podczas całej mojej historii z Taernem. Jeszcze jakąś pałkę sobie kupmy. Dobra, nasza postać już wygląda jak prawdziwy taerniczek w wersji 2D. Teraz jedyne co musimy zrobić, to jeszcze odesłać naszego kruka, ponieważ on dzisiaj nam się nie przyda, i kupić sobie kurde bele psa, ponieważ dzisiaj lecimy typowo w nostalgię. Więc kupmy sobie jakiegoś pieska. Tylko gdzie go się kupowało? Halo? Chyba u tego gościa tutaj stał. Siema, chciałbym kupić psa. Gustaw, poziom 14, zajebiście. Gustaw, chodź, idziemy. Ej, nawet, o kurde, on był opłacony, ale fajnie, nawet nie musiałem platę wydawać. Mamy Gustawa i z Gustawem idziemy sobie zrobić zlecenie na leśnych drabów lub po prostu łysych bandytów udrwali. Dlaczego akurat taki quest? Widzowie, stwierdziłem, że faktycznie zrobię w dzisiejszym odcinku to, co najlepiej wspominam w Taernie, czyli na przykład właśnie takie zlecenie na leśnych drwali. A dlaczego akurat to wspominam najlepiej? Odpowiedź na to pytanie będzie troszeczkę niespodziewana, ponieważ po prostu te zlecka robiłem w jakimś takim najfajniejszym czasie mojej gry w Taerna, kiedy miałem jakieś, nie wiem, 13-14 lat. Expiłem sobie swoje pierwsze postacie, jest to mag ognia i chyba rycerz wtedy jeszcze był. I właśnie sobie latałem robić takie... Jezus, łysy z Brazes mnie goni, w ogóle to jest nasz widz. No cóż, to zlecenie wspominam totalnie najlepiej, więc dzisiaj zrobimy sobie taką mieszankę najfajniejszych wspomnień. Moi drodzy, podstawowym celem tego filmu, oprócz oczywiście pożegnania wersji 2D, tego co wszyscy znamy, kochamy, lubimy, mamy nostalgię do tego, podstawowym celem tego filmu jest stworzenie takiego fajnego kącika w komentarzach, który będzie takim kącikiem bardzo wspominkowym. W ogóle słowo wspominkowy to chyba wspominam już 15 raz w tym filmie, co nie? Mam takie życzenie, taką prośbę. Jeżeli oczywiście Wam się chce, możecie w tym momencie zapauzować ten film, bo no nie zależy mi jakoś za bardzo, żeby tu było dużo akcji w tym filmie. To jest typowo film wspominkowy. Możecie zapauzować i zastanowić się chwilkę, napisać w komentarzu jakieś dowolne wspomnienie związane czy to z moją osobą, czy to może kompletnie nie z moją osobą i po prostu z Taernem, z jakimś fajnym wydarzeniem w Taernie. Coś, co wy najlepiej wspominacie w ogóle podczas swojego egzystencjonowania w 2D. Egzystencjonowania w 2D. Podczas swojej gry w 2D. Moim wspomnieniem właśnie jest robienie zlecenia na tych drwali, w sensie tych bandytów. I tak jak mówię, było to lata temu i jakoś tak, wiecie, są takie wspomnienia z dzieciństwa, nazwijmy to dzieciństwem, są takie wspomnienia z dzieciństwa, które po prostu się bardzo fajnie, dobrze wspomina i można o nich myśleć po prostu masę czasu. No i ja właśnie tak wspominam bicie tych leśnych drwali. Wtedy życie było świetne, po prostu. Expiłem sobie wtedy tego też peta i kurde, no coś fajnego, więc jeżeli macie jakieś takie fajne wspomnienie, może to jest jakaś, co to może być? Może to być jakaś wyprawa na bossy z jakąś starą ekipą, której już potem nigdy nie widzieliście na oczy. Może to być jakaś
Graf Taerna na lekcji informatyki w szkole podstawowej w Radomiu w 2010 roku. Cokolwiek. Napiszcie, jestem ciekawy. Myślę, że to jest to spoko. Jak już wyjdzie 3D, to kiedyś wszyscy sobie wrócimy do tego filmu. Mam przynajmniej taką nadzieję, takiej idealnej wizji przyszłości. Wrócimy sobie do tego filmu, do ostatniego filmu z 2D na tym kanale. Póki co. I sobie po prostu ogarniemy jeszcze raz te komentarze. Przelecimy sobie przez nie. Mam nadzieję, że wy też po prostu zobaczycie swój komentarz sprzed X lat. I powiecie, o kurde, ale fajne wspomnienie, całkowicie o nim zapomniałem. To mogłoby być całkiem ciekawe, nie? Fajny schemacik, więc no. Więc słuchajcie, tym filmem dokładnie to chcę osiągnąć. I no nie będzie tutaj zbyt dużo akcji. Jeszcze tutaj jednego łysego trzeba upolować. Idziemy zaraz oddać to zlecko Drwalowi Jackowi. Szczerze mówiąc, to muszę wyglądać totalnie dziwnie, nie? La Bomba 93 poziom z psem i kataną i jakimś Ekuna 15 level. Tutaj coraz więcej ludzi się zbiera. Ej, w sumie mógłbym kiedyś nagrać takiego pranka, nie? Po prostu przez cały dzień latać po tych ruinkach. Kurde, spoileruję jego treść. Cały dzień latać po tych ruinach i ludzie by kminili, co ja do cholery robię. I nie robiłbym totalnie nic ciekawego i sensownego i po prostu latał tak cały dzień w kółko. I robiłoby się coraz więcej zamieszania tutaj. Fajny pomysł. Dobra, odwiedźmy sobie Romana. Ostatnia rozmowa z Romanem w 2D, moi drodzy. Kurde, jakoś Roman jest moją ulubioną postacią w tej grze. Serio, nie wiem dlaczego. On jest już troszeczkę takim memem u nas też na kanale, na Discordzie. I... o, nie trzeba ci czegoś sołtysie, patrzcie, w porządku, idę po kartofle. A bym chciał sobie kartofle dla Romana pozbierać ostatni raz. Sprzedaj mi kurę, Roman. Idę sobie rosołek zrobić. Roman jest jakoś taką ikoną w ogóle tej gry, mam wrażenie, nie wiem. Wiecie, niektórzy mówią, że Simon, niektórzy mówią, że Desmond, bla bla bla, Kadri. Nie, Roman jest wizytówką The Pride of Tyrant, dlatego też jest w tej miniaturce prawdopodobnie. No cóż, idziemy sobie dalej pozwiedzać. Wybrałem też sobie jednego bossa, którego wspominam najlepiej. Miałem troszeczkę zagwozdkę. Generalnie duszki byłyby na pierwszym miejscu, tak mi się wydaje. Tyle, że duszki mają strasznie taką ciemną instancję, szarą, ponurą. I myślę, że to nie jest aż tak fajne wspomnienie, bo te duszki no troszeczkę takie przytłaczające są. Dlatego wybrałem, że pójdziemy sobie zrobić krzyżaka. Zobaczymy w ogóle, czy uda mi się na tej postaci go zrobić. W sensie z takim EQ i z tym psem. Nie bez kozery krzyżak jest właśnie moim wyborem, ponieważ na krzyżaku po pierwsze spędziłem najwięcej czasu, po drugie najfajniej mi się farmiło, bo dopiero na krzyżaku zacząłem ogarniać, jak wygląda grind w tej grze. I że można sobie siedzieć w takiej właśnie jaskini krzyżaka i całymi dniami po prostu expić, zarabiać, dropić itemy i sobie je sprzedawać i jeszcze mieć w ogóle EQ ubrane dzięki temu. Bo na takich levelach expiłem na tym krzyżaku i go grindowałem kiedyś. Dawno temu, jeszcze przed tym jak założyłem kanał na YouTubie. I właśnie to krzyżak jest chyba top 1 moim ulubionym bossem w tej grze. Oprócz duszków, bo duszki są top 1, ale wybrałem krzyżaka. I też z krzyżakiem wiąże się taka fajna historia, ponieważ w pierwszy dzień, kiedy odpaliłem grę, pierwszy dzień w ogóle, wiecie, moja styczność z Taernem, mój ziomek mi ją pokazał, zabrał mnie właśnie na krzyżaka. Ja miałem wtedy trzeci poziom, miałem 11 lat, i chciałem przeżywać tę fabułę na żywo, w sensie wiecie, myślałem w ogóle wtedy, jak jeszcze no, nie ogarniałem za bardzo świata. I właśnie myślałem, że Taern to działa tak, że jak na przykład zabiję jakiegoś mobka, na nie wiem, psa czy pająka, to ten pies i pająk już nigdy się więcej nie zrespią. I to jest, wiecie, gra, którą przychodzę raz i to jest koniec, a nie, że się respią mobki. I właśnie ziomek wziął mnie na krzyżaka. I pamiętam, że byłem strasznie wściekły, bo nie wiedziałem jak opuścić drużynę. I poszliśmy do tego krzyżaka, biliśmy tego krzyżaka, totalnie nie ogarniałem co się dzieje. I jako 11-letni dorosły mężczyzna wyłączyłem grę, bo to jedyne co wpadło mi do głowy, żeby opuścić tę niefajną przygodę, z której nie mogłem się wydostać. I też właśnie na przykład na lekcjach informatyki jakieś 10 lat temu robiłem krzyżaki. No trochę tych krzyżaków się przewinęło. Pamiętam na przykład taką sytuację, jak pojechałem do cioci i ciocia miała laptopa i grałem na jej laptopie i też biłem te krzyżaki. W ogóle ja całe życie biłem krzyżaki na każdym możliwym komputerze. Zapytacie w ogóle po co to mówię, w sensie po co tak wspominam, po co to wszystko, nie? Ano po to, że prawdopodobnie wyleci mi to z głowy za parę lat i jak sobie tutaj wrócę do ostatniego filmu Starna, tak samo właśnie jak wy, jak już wspominałem wcześniej, to fajnie będzie posłuchać, co ja tu mam do powiedzenia, w sensie co ja tutaj pierwsze, jakie wspomnienia mam teraz w tym momencie w głowie, mając 21 lat, stary dziad. Co w tym wieku miałem w głowie i co wspominałem w tej grze? Bo prawdopodobnie jak już wyjdzie 3D, no to te wspomnienia jakoś tam się zatrą, więc fajnie byłoby je mieć. Ej, całkiem szczerze, ta postać wygląda bardzo stylowo. Gdybym na przykład miał wyższy level w tej grze i w ogóle dotrzę troszeczkę dalej na 93 poziom, wydaje mi się, że mój barbarzyńca by wyglądał w ten sposób. W sensie on by miał cały zmorfowany. To byłoby moje cool, tak bym wyglądał. Podoba mi się to. O wiele bardziej mi się podoba taki wygląd właśnie jakiegoś takiego, no nie wiem, upośledzonego samuraja, niż właśnie wykokszona postać. Nie wiem, ma to coś w sobie, że po prostu chce mi się takim czymś grać. Ej, strasznie dużo bije swoją drogą, mając takie EQ. Po 700, ten krzyżak prawie padnie zaraz. Fajnie, pies powinien go dobić. O, fajnie, chyba pies go dobije. Idealnie. A jednak nie. O, jednak tak, pies, dawaj. Pokaż, co potrafisz. I ciach.
Gustaw, jesteś szefem. Z okazji, że w tym filmie sobie wspominamy stare dobre czasy, to chciałbym jeszcze na koniec tego odcinka, oprócz tego, że pójdę sobie na wyspę Murraga połowić sobie filety z dorsza, żeby Emilce potem je dać, chciałbym jeszcze w tym filmie podziękować każdemu widzowi, który tutaj mnie wspierał jakkolwiek na tym kanale. Ponieważ, dlaczego teraz akurat takie właśnie podziękowania i tak dalej? Dlatego, że jak wychodzi 3D, zakładam, że sporo nowych osób przyjdzie. Co za tym idzie, będzie po prostu sporo nowych też widzów na kanale i ta stara ekipa, no ona zawsze zostanie tą starą ekipą, co nie? W sensie, wy jako wyjadacze z 2D, którzyście mnie śledzili przez x czasu, bo no trochę już tutaj sobie nagrywa na tym YouTubie tego Taerna. Trochę tych live'ów podpolaliśmy z 2D, pobiliśmy tych modliszek, tych fyoków, tych zetów, tego wszystkiego. Mi się aż nawet nie chce myśleć, ile tej godzin poszło na tę gierkę. No i co? No na 3D oczywiście kontynuujemy dalej. Jutro, moi drodzy, dzisiaj kiedy to oglądacie, jest ten sam dzień, kiedy ja to nagrywam, ponieważ chcę jeszcze dzisiaj to wrzucić. Jutro o godzinie 16 zaczynamy sobie live'a z premiery 3D po prostu, więc zapraszam was serdecznie. Będziemy sobie pewnie jak już do wieczora streamowali, może do późnej nocy nawet. Zależy jak tam mi sił wystarczy, jak mi gardło w ogóle pozwoli na gadanie w dużej ilości. I teraz już jak wyjdzie 3D, będziemy sobie streamkowali codziennie, w sensie... No nie chcę robić, wiecie, twardego daily, ale jeżeli nic nie będzie mi stało na przeszkodzie, żebym mógł odpalić streama, to streamki będą codziennie, docelowo o godzinie 19. Ale to się jeszcze ogarnie, bo to może, wiecie, to może wyjść w praniu, mogę mieć inny tryb dnia i mogę na przykład o innych porach... Ej, dobra, wiecie, to załóżmy sobie te części setu, których nie widać, bo to będzie mi... To trochę ułatwi mi sprawę po prostu, myślę. No, więc po prostu docelowo postaram się teraz te streamki odpalać codziennie. Mam nadzieję, że będzie fajna zabawa na 3D. Ja teraz jestem tak zajarany, żeby grać. Serio, nigdy nie miałem takiej motywacji, żeby w ogóle robić YouTube'a, żeby robić sobie, no, Taerna, w sensie, że Broken Ranks. I szczerze mówiąc, chyba nawet mam większą motywację niż w momencie, kiedy zakładałem nowy kanał. Idziemy sobie łowić ostatniego dorsza i to będzie chyba koniec. Moi drodzy, chyba wyłączę w tym momencie grę w wersji 2D. I już do niej nie wrócę. Okej, okazuje się, że ten odcinek to nie tylko pożegnanie Taerna 2D, ale też mojego psa Gustawa, właśnie umarł. Ogarnijcie w ogóle historię tego psa. Kupiłem go jakieś parę lat temu, wyspiłem go do 14 poziomu, zostawiłem go u tego gościa, który sobie stoi w trendy koło świnek. I ten pies sobie żył i miał zajebiste życie przez x lat. A teraz Laponton przyszedł, wziął go na jakąś bezludną wyspę i jakiś drzewiec go zabił. W ogóle jest przypał, bo nie mogę tego dorsza wyłowić, bo mam fuleku, o tym nie pomyślałem. Ale czy to ważne, czy kogokolwiek interesuje to, czy ja złowię tego dorsza, czy nie? Wydaje mi się, że... No, że pewnie kogoś interesuje, ale mnie nie interesuje w sumie, bo i tak to koniec. Widzowie, ostatnie moje minuty. Specjalnie dostaję po papie, bo chcę się stąd wydostać, chcę jeszcze do trendy wrócić, a musiałbym iść tak na obkoło i w ogóle. Więc ostatnie moje minuty w grze The Pride of Taern. Póki co oczywiście, bo myślę, że kiedyś sobie tutaj wrócimy. Ostatnie moje minuty w grze The Pride of Taern. Wyłączam ją po raz ostatni i już jutro jesteśmy w wersji 3D. W Taernie 3D. Zarosła mi broda podczas oczekiwania na tę wersję gry. Przeżyłem klasę podstawową, przeżyłem klasę gimnazjalną i przeżyłem klasę technikum. Wszystkie trzy klasy razem ze mną czekały na to, aż ta gra w końcu wyjdzie. Nie udało mi się z nimi przeczekać, straciłem już większość kontaktów, ale jako 20-letni emeryt jutro zaczynamy niesamowitą przygodę. Jest mi bardzo miło was zaprosić właśnie na jutrzejszy streamek po raz ostatni. I co? Widzimy się na wersji 3D. Naura!